Dzień dobry. Krzysztof Rana, Akademia WSB w Dąbrowie Górniczej. Zapraszam Państwa do udziału w sesji poświęconej inteligencji strategicznej miast. To bardzo intrygujący tytuł, jak sądzę, i myślę, że wieloznaczny. Goście, którzy są zaproszeni do udziału w sesji, na pewno wypełnią te wieloznaczności różnymi treściami. Są z nami przedstawiciele zarówno świata nauki, jak i świata samorządu. Aczkolwiek sądzę, że nawet ten podział nie jest taki do końca ostry, dlatego że naukowcy, którzy są z nami, panowie profesorowie, są głęboko zaangażowani w procesy przemian społeczno-ekonomicznych, przestrzennych na poziomie lokalnym, regionalnym czy krajowym. Zaś panowie prezydenci, pan burmistrz, którzy są z nami, chętnie korzystają z doświadczeń nauki, dorobku tego, co powstaje w świecie akademickim. Są z nami pan profesor Maciej Borsa z Wyższej Szkoły Technicznej w Katowicach, kierownik Katedry Gospodarki Przestrzennej, architekt, urbanista, ale też osoba o bardzo bogatym doświadczeniu, jeżeli chodzi o tworzenie polityk lokalnych, polityk regionalnych i polityk krajowych również. Pan profesor Rafał Muster, zastępca dyrektora Instytutu Socjologii Uniwersytetu Śląskiego, również osoba o bardzo bogatym dorobku naukowym, ale także dorobku praktycznym, między innymi autor wielu analiz dotyczących rynku pracy w regionie, analiz trendów występujących na rynku pracy. Oraz panowie reprezentujący samorząd, pan prezydent Piotr Kuczera, prezydent Rybnika, pan prezydent Paweł Zilbert, prezydent Jaworzna, i pan burmistrz Robert Maciaszek, pan burmistrz Chrzanowa. Szanowni Państwo, może zanim przejdziemy do tego, co jest najciekawszą częścią panelu, czyli do wypowiedzi prelegentów, ja bym chciał tylko jakieś drobne tło naświetlić dotyczące inteligencji strategicznej i tego, co kryje się pod tymi pojęciami. Bo jeżeli nad inteligencją, nad tym słowem inteligencja zastanowimy się, co się pod nim kryje, co ono zawiera, to możemy powiedzieć, że jest to pewien proces. To jest proces, na który składa się zdolność do postrzegania rzeczywistości. To jest proces, którego kolejnym etapem jest umiejętność analizy faktów, wartościowania różnego rodzaju zjawisk, hierarchizacji tych zjawisk, odkrywania zależności przyczynowo-skutkowych. Inteligencja to oczywiście także umiejętność zastosowania wyników analiz do opisu sytuacji i wykorzystywania tego opisu do podejmowania decyzji. Czyli moglibyśmy krótko powiedzieć, że inteligencja, czy to inteligencja osobista, czy też ta inteligencja menedżerska na poziomie lokalnym, na poziomie miejskim, jest związana z zarządzaniem wiedzą, tworzeniem wiedzy i wykorzystywaniem tej wiedzy. Ja bym nawet poszedł dalej i powiedział, że ta inteligencja w mieście, zwłaszcza patrząc tutaj na panów prezydentów, na pana burmistrza, jest związana z taką odwagą strategiczną, jest związana z umiejętnością podejmowania też pewnego eksperymentu na tym organizmie miasta po to, żeby budować przyszłość nową, nową rzeczywistość, aby budować nowe wartości w tym otaczającym nas świecie, w tej rzeczywistości, którą zarządzamy. Inteligencja strategiczna to na pewno kwestie związane z rozwojem gospodarczym i od tego chciałbym zacząć rozmowę z panami, ale to też kwestie związane z rozwojem społecznym. Zacznijmy od pana profesora Borsy. Chciałbym zadać panu profesorowi takie pytanie dotyczące relacji pomiędzy przestrzenią a tym rozwojem inteligentnym gospodarczym w pierwszym rzędzie. Ja się przyzwyczaiłem do takiego podejścia, które chyba jest podejściem dominującym, że kiedy opisujemy przestrzeń pod kątem atrakcyjności inwestycyjnej, to zwykle skupiamy się na dosyć tradycyjnych atrybutach tej przestrzeni. Czyli skupiamy się na uzbrojeniu, na skomunikowaniu, na cechach fizycznych terenu. Czy to jest wystarczające dla budowy, dla przebudowy gospodarki, dla transformacji gospodarki? Czy też możemy myśleć o innych cechach, innych atrybutach przestrzeni, które w tej współczesnej gospodarce odgrywają kluczową rolę? Bardzo proszę, panie profesorze. Takie uproszczone rozumienie roli przestrzeni w rozwoju gospodarczym na poziomie lokalnym, ale też szerszym, regionalnym czy krajowym, no to jest takie podejście, które chyba nie wymaga jakiejś szczególnej inteligencji.
Oczywiście tutaj przestrzeń jest tym takim uniwersalnym pojemnikiem, w którym te procesy gospodarcze się toczą. Oczywiście ona stwarza pewien opór, chociażby barierę transportową, w związku z tym rzeczywiście ta infrastruktura musi być rozwijana pod kątem zapewnienia pewnej drożności, tak żeby gospodarka mogła w tym funkcjonować. Ale na poziomie lokalnym najczęściej postrzega się to jako pewną zdolność do dostarczenia terenów inwestycyjnych dla działalności gospodarczej. I to można powiedzieć, że takie podejście jest bardzo ograniczone i w tym właśnie szkodzi gospodarce i przestrzeni, bo najczęściej się postrzega instrumenty kontroli przestrzeni czy gospodarowania przestrzenią z tego punktu widzenia uważa się za barierę. No, bardzo często mówimy w Polsce od wielu lat, że procedury, które związują się z eliminacją konfliktów przestrzennych, one być może nie są doskonałe, ale są potrzebne. W każdym kraju funkcjonują. U nas się uważa, że należy skracać jakby postępowanie administracyjne w tej sprawie, mniej rzeczy sprawdzać, mniej kontrolować, bo wtedy będzie dla gospodarki lepiej. Oczywiście dla pojedynczego inwestora być może będzie lepiej, bo szybciej dostanie jakieś tam pozwolenie na budowę na przykład. Ale tutaj to takie sztuczne skracanie tego okresu też chyba trochę, nie wiem, nie jestem przedsiębiorcą, ale myślę, że też nie bardzo wychodzi naprzeciw potrzebom przedsiębiorców, bo oni też planują swoje inwestycje w dłuższej perspektywie, więc to, czy procedura uzyskania pozwolenia na budowę będzie trwała 3 miesiące czy pół roku, chyba nie stanowi jakiejś takiej istotnej bariery. Chyba główna sprawa, którą chce mieć zapewniony przedsiębiorstwo, to stabilność warunków w dłuższej perspektywie, prawda? Żeby rzeczywiście w tym obszarze były drogi, one się nie zatykały, żeby to było wszystko zaplanowane dobrze i tutaj chyba warto w tym kontekście poczekać. Natomiast jeśli mówimy szerzej o takim rozwoju inteligentnym, czy inteligencji strategicznej, no to musimy na to jeszcze szerzej popatrzeć, na rolę przestrzeni. To znaczy rozumiem, że inteligencja polega na zdolności adaptacji, to znaczy w tych tak zwanych płynnych czasach dzisiejszych, gdzie ta zmienność jest wysoka, jest właściwie, przyszłość jest wysoce też nieprzewidywalna, więc musimy być elastyczni do tego, żeby reagować na to, co się wydarzy. A jednocześnie inteligencja, tak nawet potocznie, bo tu nie chcę jakiś odwoływać się do definicji, polega na pewnej umiejętności kojarzenia różnych faktów, kojarzenia różnych zjawisk, które są z pozoru niezwiązane ze sobą, czy w tym rutynowym myśleniu nie są postrzegane jako spójne. I tutaj współczesna gospodarka chyba właśnie na tym polega, że to nie chodzi tylko o tereny, ale też o pracowników, prawda? O różne takie rzeczy, które nie wiążą się z procesem produkcji, czy sposób gospodarowania w ogóle, ale też wiążą się z przestrzenią właśnie pośrednio, że będziemy mieli dobrych, wykwalifikowanych pracowników, czyli wartościowych pracowników dla biznesu wtedy, kiedy ta przestrzeń będzie sprzyjała ich osiedlaniu się. Jeśli ta przestrzeń będzie zła pod względem takim osiedleńczym, nazwijmy to, na przykład, że jeśli nie będzie wystarczającej ilości zieleni i parków, no to ci ludzie tam nie będą mieszkać. W związku z tym będziemy mieli w poszczególnych przedsięwzięciach gospodarczych pewne problemy. I chyba dzisiaj tak patrząc od strony takiej inteligencji, czy takiej powiedzmy smart city, tam też często się tego używa, czyli z takiego miasta może nie inteligentnego, ale sprytnego, no to ono te wszystkie elementy musi wziąć pod uwagę, co jest w interesie przedsiębiorców. Także jeśli patrzymy na interes taki krótkoterminowy, to być może uzyskanie pozwolenia na budowę w tydzień by było tym jakby szczytem marzeń, ale to nie znaczy, że potem nie zaczęłyby się kłopoty i chyba ludzie inteligentni kojarzą te rzeczy i na tym też polega inteligencja strategiczna w gospodarowaniu przestrzeni czy w wykorzystywaniu przestrzeni, bo gospodaruje miasto, a wykorzystują przedsiębiorcy. Dziękuję bardzo. Szczególnie ciekawy jest dla mnie ten wątek łączenia gospodarki, kapitału ludzkiego i przestrzeni, to znaczy tworzenia właśnie takich przestrzeni, które są atrakcyjne dla tego kapitału ludzkiego, nowej generacji tego kapitału ludzkiego, który jest nosicielem wiedzy, nosicielem tych wartości, które są ważne dla gospodarki, dla rynku pracy,
A to jest taka refleksja, która wprowadzi nas być może w kolejne zagadnienie, bo chciałem zwrócić się do pana profesora Mustera o to, żeby może zastanowić się nad tym charakterem współczesnego rynku pracy. Współczesna gospodarka, można ją oczywiście obdarzać wieloma przymiotnikami, gospodarka sieciowa, gospodarka globalna, ale też jest to określenie gospodarka oparta na wiedzy, o czym tutaj w podtekście pan profesor Borsa wspomniał. Czym jest inteligentny rynek pracy? Jak można ten inteligentny rynek pracy kształtować? Jaka jest waga tego inteligentnego rynku pracy dla inteligentnego rozwoju miasta? Panie profesorze, bardzo prosimy. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Przede wszystkim serdecznie dziękuję organizatorom za zaproszenie do udziału w dzisiejszym panelu. W znakomitym towarzystwie możemy tutaj dzisiaj debatować. To dla mnie prawdziwy zaszczyt. Mówiąc o rynku pracy, przede wszystkim należałoby wyjść jakby z zdefiniowania tego, jaka jest sytuacja na wojewódzkim rynku pracy. Ona póki co jest dobra. Mamy około 5% bezrobocie, jeżeli mówimy o skali tego zjawiska na poziomie całego regionu. Nawiasem, nieco się martwię o to, co może dziać się w najbliższych latach w kontekście Zielonego Ładu, zielonej energii, proszę Państwa, i w kontekście procesów dekarbonizacyjnych. Górnictwo i sektor okołogórniczy to jest około 300-400 tysięcy miejsc pracy. Musimy mieć tę świadomość. Natomiast wracając do tego pytania o tak zwany inteligentny rynek pracy, o inteligentne miejsca pracy, proszę Państwa, niezależnie od tego, jakiego typu miejsca pracy będą generowane tu w obszarze naszego regionu, na poziomie poszczególnych gmin i powiatów, zawsze w centrum musi być człowiek. I tu musimy myśleć o tej humanizacji stosunków pracy i zadać sobie pytanie o to, czego oczekują młode osoby, które wchodzą na zasadzie tej tranzycji systemu edukacji z różnego poziomu kształcenia, szczególnie mówimy o wykształceniu wyższym, w przestrzeń rynku pracy. Otóż oni oczekują, proszę Państwa, to wynika bardzo wyraźnie, między innymi też z badań, które koordynuję i prowadzę, miejsc pracy wysokiej jakości. To jest jakby też nawiązanie do strategii lizbońskiej. Miejsca pracy wysokiej jakości to są miejsca pracy przede wszystkim w miarę stabilne, które dają poczucie takiego zakotwiczenia, można powiedzieć, które dają możliwość rozwoju kompetencji i kwalifikacji zawodowych młodego pokolenia. I to jest taki czynnik, który też może potem, możemy tutaj jakby iść w tym kierunku, żeby ograniczać problemy związane z depopulacją. Bo pytanie jest takie, czy nasze lokalne rynki pracy województwa śląskiego, one są atrakcyjne dla absolwentów wyższych uczelni. Nie dla wszystkich, proszę Państwa. I tu następuje ten proces depopulacyjny. Kwestie związane z tymi ruchami migracyjnymi. Róbmy wszystko, aby ściągać takie inwestycje i takie miejsca pracy, które z jednej strony będą zdywersyfikowane, czyli w jakiś sposób można powiedzieć, będziemy tutaj uniezależniali się trochę od tych kwestii związanych z tymi wahaniami koniunkturalnymi na przykład. Natomiast te miejsca muszą być innowacyjne, można powiedzieć. To są miejsca, które związane są takim permanentnym poczuciem rozwoju zawodowego tych młodych osób, czyli ten smart city ze smart miejscami pracy, powiedziałbym, on nie tylko zatrzyma tu młode osoby i ten młody potencjał kadrowy, ale być może będzie także ściągał osoby z zewnątrz tutaj do nas. To jest jedna rzecz, to jest kwestia tych inwestycji. Druga rzecz to jest kwestia także zmiany wizerunku naszego regionu. Region się bardzo mocno zmienił, in plus, pozytywnie. My to wiemy jako mieszkańcy Katowic, naszego województwa, ale niekoniecznie wiedzą to osoby z zewnątrz naszego regionu. W okresie przedpandemicznym, jak zapraszaliśmy studentów z Krakowa, z Wrocławia i przyjeżdżali tutaj właśnie, w centrum Katowic, to był ten efekt wow. Oni szukali kopalni, my już tych kopalń nie mamy, my już ich nie mamy, ale to jest kwestia właśnie budowania takiego też wizerunku. I jeżeli mówimy o inwestycjach takich, można powiedzieć, związanych z tymi nowoczesnymi technologiami, to nawiążę jeszcze jednym zdaniem do badań, które robił w zeszłym roku Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Podmioty tak zwane innowacyjne, które są w naszym regionie,
tworzą mało innowacyjnych miejsc pracy. One tworzą miejsca pracy bardziej dla niebieskich kołnierzyków, dla kategorii blue collar workers. Bardzo potrzebne to są miejsca pracy, ale życzyłbym sobie, aby ta struktura podmiotów, które tutaj inwestują, miała taki kształt odwróconego trójkąta, czyli na górze mamy dużo miejsc pracy dla białych kołnierzyków, dla kategorii specjalistów związanych z badaniami i rozwojem, z R&D, ten Research and Development, nieco mniej pracy, dla niebieskich kołnierzyków, czyli żeby te inwestycje tworzyły technologię, a nie ją konsumowały. I w kontekście pewnej takiej wizji przyszłości, to co nas być może czeka za lat 20, za 30, my nie wiemy, bo rynek pracy jest niesamowicie dynamiczny. Jedyna pewna rzecz w kontekście rynku pracy to jest to, że jest on zmienny i jest dynamiczny, proszę Państwa. To są pewne wyzwania. Być może wyzwaniem, jeżeli pójdziemy w inteligentne miejsca pracy, będzie także to, i to musimy mieć tę świadomość, że za jakiś czas tej pracy będzie mało tak naprawdę. Że zastąpią nas nie tylko roboty w pracy fizycznej, ale także pewne algorytmy w pracy umysłowej, w pracy biurowej, proszę Państwa. Być może wyzwaniem będzie opodatkowanie pracy robotów i być może wyzwaniem będzie uruchomienie pewnych mechanizmów dochodu takiego gwarantowanego, podstawowego dla tych, którzy, powiem kolokwialnie, nigdzie do roboty się nie zaczepią, proszę Państwa. Czy to jest wizja jakiejś dalekiej przyszłości? Nie wiemy, co będzie za 20 czy za 30 lat. Dziękuję. Dziękuję panie profesorze za wywołanie tego tematu przemian strukturalnych gospodarki, przemian rynku pracy, ale też przemian strukturalnych gospodarki. Rybnik, pan prezydent Piotr Kuczera, chciałbym, żeby opowiedział nam o tym pomyśle na sprawiedliwą transformację. Rybnik jako miasto o roli ponadlokalnej, subregionalnej, Rybnik jako miasto, które odgrywa rolę organizatora pewnych procesów w subregionie zachodnim. A więc te kwestie transformacji są interesujące nie tylko dla rybniczan, ale są też interesujące dla mieszkańców gmin sąsiednich. Jaki jest pomysł Rybnika na sprawiedliwą transformację, na kierunki tej transformacji, ale także na inteligentne wykorzystanie potencjałów tkwiących w Rybniku i tkwiących w otoczeniu tego miasta? Bardzo proszę. Dziękuję za zaproszenie. Dziękuję Państwu. Zacznę od trzech dat, żeby pokazać pewien problem mentalny, bo on też jest dość istotny, gdy mówimy o tej humanizacji pracy, to myślę, że ten element związany z człowiekiem też tkwi w jego głowie, w jego mentalności. Ta pierwsza data to 1792 rok i pierwsza kopalnia, dzisiaj Zabytkowa Ignacy. Druga data to ogólnie lata 50. powstanie Rybnickiego Okręgu Węglowego. I trzecia data, która pojawia się całkiem niedawno, to jest rok 2049, umowa społeczna. Możemy się zgadzać z tą datą albo nie, ale tak naprawdę jest to w końcu jakiś punkt, który pokazuje, że Rybnicki Okręg Węglowy, dawny Rybnicki Okręg Węglowy, zakończy działalność wydobywczą. Może to będzie rok 2030-35, ale w dokumencie jest jedna konkretna data. Dlatego od tego zaczynam, bo aby mówić o przemianach, no, trzeba z tym komunikatem też wyjść do społeczności lokalnej. Ta społeczność lokalna, jak pan prowadzący zauważył, to nie tylko same miasto Rybnik, ale całe otoczenie. To otoczenie o tyle jest istotne, że jest gospodarczo powiązane z miastem Rybnikiem poprzez firmy okołogórnicze, ale też przez oczywiście zakłady wydobywcze, które funkcjonują dzisiaj na terenie trzech miejscowości. To jest Radzyń, Redutowy i Rybnik oczywiście, a sami mieszkańcy zamieszkują właściwie cały subregion zachodni. Nie da się tego zrobić w pojedynkę. Na pewno ten komunikat, że kończymy z wydobyciem, jest podstawowym, ale drugi komunikat to komunikat skierowany do samorządowców między innymi, ale też do świata nauki, do lokalnego biznesu, że będzie potrzebna pewna transformacja i pewna zmiana. I zacząłem mówić o mentalności, bo ona dla mnie jest podstawowa. Zmierzymy się z podstawowym problemem, to znaczy jaka jest gotowość mieszkańców na tą zmianę. I to jest punkt wyjścia właściwie do rozmowy o procesie transformacji. Zacząłem od tego, by jednak próbować robić to w gronie z jednej strony samorządowców, ale też wychodzić szerzej do biznesu i świata nauki. Bez tych dwóch elementów, które
są równie wartościowe, równie twórcze w tej debacie o procesie transformacji, jest istotny ten wewnętrzny dialog i pokazanie na poszczególne siły swoich stanowisk, to znaczy jaki wkład może być wkładem samorządu, jaki może być wkład świata nauki, jaki wkład może być biznesu. Ta rozmowa nie jest łatwa, bo z jednej strony mamy różne pole widzenia. Niektórzy nauce zarzucają tylko teoretyzowanie. Samorządowcy bardzo często wskazują na bardzo konkretne problemy, no a biznes mówi o zysku, kosztach pracy, o problemach pracowniczych itd., itd. Ale myślę, że bardzo istotna jest oferta tych trzech podmiotów, która powinna zostać przedstawiona w sposób taki, by nie napotkała na ten opór mentalny mieszkańców przed zmianą. To jest bardzo ważne, bo ta mentalność często kojarzy się po prostu ze strachem przed zmianą. I to jest element, na który trzeba zwrócić potężną uwagę, bo brak zaangażowania w potrzeby zmiany będzie wielkim hamulcowym wszystkich innych procesów. I na pewno samorząd, a chcę tu powiedzieć o całym subregionie zachodnim, mimo zróżnicowania tego subregionu, ale na pewno wszystkie gminy, które współtworzyły Rybnicki Okręg Węglowy, są do tej zmiany gotowe, ale też patrzą z pewnością w kierunku poszczególnych liderów. No, tak się składa, że w subregionie zachodnim miasto Rybnik ma tą naturalną formę lidera i na pewno te procesy będzie chciało współtworzyć, kształtować i pomagać w ich realizacji. To są procesy, które moim zdaniem będą rozłożone na przynajmniej 2-3 dekady. I trochę reasumując, pierwszy problem to problem mentalności, zmiany tej mentalności. Drugi problem to komunikowanie tej zmiany. No a trzeci to tak naprawdę umiejętność współpracy pomiędzy światem nauki, biznesu, no i samorządowcami. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Te daty, o których pan powiedział, daty w przeszłości, z przeszłości, ale też daty dotyczące przyszłości, zainspirowały mnie do takiego zadania pytania panu prezydentowi Zilbertowi. Jaworzno jest też ośrodkiem, który stoi w obliczu transformacji, ale jest też ośrodkiem, który ma doświadczenia w procesie transformacji. Może sięgnijmy do takiego rozumienia inteligencji jako zdolności do uczenia się. Jak można wykorzystać te doświadczenia, które państwo nabyliście w procesie transformacji w ostatnim ćwierćwieczu właściwie, do tej transformacji, o której państwo myślicie teraz w kolejnym otwarciu? Dziękuję bardzo. To się, proszę państwa, odnosi tak naprawdę do odpowiedzi na pytanie, na ile powinniśmy być predykcyjni, na ile wyprzedzać trendy, na ile wyprzedzać zmiany, bowiem korzystając z doświadczeń bolesnych bardzo tego transformacji lat 90. nabyliśmy wiedzę, która właściwie spożytkowana może dać podwaliny pod jakąś inną przyszłość. I o ile chyba nagannym jest stanie na brzegu morza i czekanie, aż zaleje nas fala tsunami, bo przecież można, wiedząc, obserwując zmarszczki na fali, przewidzieć, że coś się dzieje. O tyle w takim przypadku jak nasz, ważnym jest, żeby dzisiaj rozpocząć pracę nad tym, żeby zapewnić nowe przestrzenie, nowy ład gospodarczy w obliczu zmian, które przyjdą. 20-paroprocentowe bezrobocie roku 2003 było dla mnie ogromnie bolesnym doświadczeniem i wiem, ile wysiłku trzeba było włożyć w to, żeby zacząć schodzić z tego poziomu do takiego, który był przez dłuższy czas poniżej tego, jaki był w województwie śląskim i poniżej tego, jaki był na poziomie kraju. I wiem, jak łatwo jest to stracić tak naprawdę. Decyzje polityczne, bo są to decyzje polityczne, mogą spowodować, że filary gospodarcze miasta znikną. I to się stanie. I mimo tego, że dokonywano przeróżnych zaklęć dotyczących górnictwa przed laty, to przecież dzisiaj widzimy, że te fakty nastąpią. Mogę się pochwalić tym, że
nie słuchałem tych deklaracji dotyczących przyszłości górnictwa i nie wierzyłem w nie. I dlatego rozpoczęliśmy proces przygotowań do tego, co po górnictwie, które dzisiaj znamy, co po energetyce, którą dzisiaj znamy, lata temu. Rozpoczęliśmy od pierwsze wykorzystania wiedzy, potencjału wiedzy, po drugie, myślę, sensownego planowania przestrzennego, takiego predykcyjnego działania, które jak pewnego rodzaju suwak spowoduje, że w miejsce utraconych miejsc pracy w górnictwie, w energetyce będziemy mieć już przygotowane miejsca pracy w innych obszarach, w sektorach, które wymagają, mam nadzieję, innego poziomu wiedzy, wykształcenia, wyższych kompetencji, a zatem będzie szła również możliwość uzyskania lepszych zarobków, lepszej pracy, mniej niebezpiecznej, bardziej stabilnej. To jest wyzwanie, przed którym staje świat i nauki, i świat polityki, i świat samorządu. Do takiego się zaliczam i dla mnie inteligencja miasta to umiejętność wieloaspektowej analizy tego, co się dzieje, trendów, ale również wykorzystania potencjału wiedzy i obrócenia go na naszą korzyść. Tak próbujemy robić i efekty już obserwujemy i mam nadzieję, że one będą większe. Jeżeli dzisiaj toczy się dyskusja o tym, to warto poświęcić na rzecz tego, żeby móc się zmierzyć z przyszłością, to z pewnością umiejętność takiego strategicznego działania, czasami poświęcenia pewnych rzeczy na rzecz innych, wydaje się niezbędna. Przetacza się teraz dyskusja na temat tego, czy warto wycinać lasy, żeby postawić w takim miejscu fabrykę. A może ta dyskusja powinna wyglądać inaczej, a może powinniśmy zacząć od tego, czy nie warto założyć dzisiaj, że gdzieś trzeba posadzić lasy po to, żeby za 30 lat móc wyciąć inne lasy, żeby w miejscach, które się do tego kwalifikują, wybudować nowy przemysł. Wtedy nie będzie straty, nie będzie wtedy dyskusji, ale jeżeli to ludziom wytłumaczymy, o tym, że ponosimy stratę środowiskową, ponieważ będzie naturalna zastępowalność. Tak jak powinna być zastępowalność w sektorach gospodarczych, tak powinna być zastępowalność w przestrzeni. Czy to będzie przestrzeń przemysłowa, czy społeczna, mieszkaniowa, rekreacyjna, to warto o niej myśleć w takich kategoriach, ja uważam, bardzo długodystansowych. Miasta żyją długo, dłużej niż ludzie i z moim architektem miejskim ustaliliśmy kiedyś, że nasz zegar taki urbanistyczny tyka w nieco innym tempie niż ten zegar, który obserwujemy na wskazówkach naszych zegarków podręcznych. Sekundnik tutaj tyka szybko, w mieście zupełnie inaczej. Miasto planujemy nie na 4 lata do przodu, tylko na dziesiątki lat do przodu. I wydaje mi się, że to powinno być dla nas wszystkich na każdym poziomie potężnym wyzwaniem. Dziękuję bardzo, panie prezydencie. Predykcja, wizja, ale chciałbym tutaj w kontekście Krzanowa poruszyć kwestię otoczenia, oddziaływania otoczenia. Bo Krzanów jest miejscem położonym specyficznie pomiędzy dwoma bardzo silnymi ośrodkami, takimi biegunami Polski Południowej, czyli aglomeracją górnośląsko-zagłębiowską i Krakowem. Na ile udaje się budować w Krzanowie nową gospodarkę, na ile udaje się prowadzić transformację? Jaka jest ta wizja, nawiązując do słów pana prezydenta Zilberta, tej przyszłości? I czy udaje się wykorzystywać pewne doświadczenia, które pan burmistrz jeszcze wyniósł z biznesu, bo akurat łączy pan te dwie sfery, o których tutaj też pan prezydent Zilbert mówił, że jest biznes, jest samorząd, jest nauka. Czy tutaj udaje się jakoś transponować to, co jest inteligencją strategiczną na poziomie biznesu, na poziom miasta? Tak, ja tutaj całkowicie zgadzam się z moim przedmówcą, z prezydentem Zilbertem. Można powiedzieć tylko, że jestem kilkanaście lat do tyłu z tym planowaniem strategicznym. Objąłem urząd burmistrza 2,5 roku temu i właściwie od początku zajęliśmy się tym planowaniem przyszłości rozwoju miasta, bo to, o czym pan wspomniał, czyli położenie między dwiema dużymi aglomeracjami przez lata było postrzegane jako pewna słabość miasta.
osobista związana z tym, że młodzi ludzie byli drenowani przez duże ośrodki akademickie, czy jak Śląsk, czy Kraków, czy też miejsca, w których po prostu znajdują tą wysokiej jakości pracę i nie chcą już wracać do Chrzanowa. Ja jednak od początku stawiam na to, że Chrzanów może być taką zieloną oazą między tymi dwiema dużymi aglomeracjami, miejscem, gdzie żyje się o wiele lepiej, gdzie jakość życia może być znacznie lepsza. Spełniając, nie wiem, swój sen w dużym mieście o, nie wiem, domu z ogrodem, często stawiamy na przedmieścia i stajemy się po jakimś czasie kierowcami swoich dzieci, tak naprawdę spędzając godziny w korkach. Chyba nie o to chodzi, prawda, żeby tak żyć. Takie miasta jak Chrzanów, miasta średniej wielkości z tym dobrym komunikacyjnym położeniem, bo ja cały czas uważam, że to jest olbrzymi atut Chrzanowa, położenie pomiędzy tymi dwiema aglomeracjami przy autostradzie A4. Jesteśmy w stanie zachęcać biznes do tego, żeby lokował również te wysoko płatne miejsca pracy w takiej okolicy, nieco z dala od aglomeracji, dając właśnie swoim pracownikom szansę do tego, że nie wiem, wybudują dom i będą na piechotę mogli załatwić wszystkie bieżące sprawy życia codziennego. W ciągu, nie wiem, 15 minut dojść do apteki, odprowadzić dziecko do żłobka, przedszkola czy szkoły, pójść, nie wiem, na basen, czy pójść pobiegać do parku, czy puszczy. To wszystko takie miasta średnie dają i to jest ta przewaga konkurencyjna w stosunku do dużej aglomeracji. Oczywiście to powinno być wsparcie krajowe, myślę, w jakichś politykach regionalnych, krajowych, ponieważ akurat te trzy miasta, które tutaj są reprezentowane na dzisiejszym panelu, należą do tych miast średniej wielkości, które tracą swoje funkcje społeczno-gospodarcze. Prognozy GUS-u są dla każdego z nas niepokojące, bo według GUS-u w 2050 roku ma być nas w Polsce o 4,5 miliona ludzi mniej. Według innych danych nawet to może wzrosnąć do 8 milionów, z czego większość, bo około 3/4 tej liczby ma ubyć z miast średnich. I tutaj ten cały taki policentryczny układ, który odziedziczyliśmy po PRL-u, myślę, że też jest taką naszą przewagą konkurencyjną, czy czymś pozytywnym, jeśli oczywiście przy odpowiedniej polityce regionalnej, krajowej, będzie nadal wspierany rozwój tych miast średnich. Sam biznes chętnie przyjdzie do takiego miasta. Ja też mam takie przykłady w Chrzanowie, choćby teraz powstaje Centrum Badawczo-Rozwojowe jednego z dużych koncernów z branży automotive, co też idealnie komponuje się w to, co ma się wydarzyć w niedalekiej przyszłości w Jaworznie, który zresztą sąsiadujemy, prawda, więc to może pokazywać, że może się rodzić taka oaza automotive tutaj, podobnie jak w Tychach czy w Bielsku kiedyś. Natomiast potrzebne też jest takie wsparcie dla tych procesów inwestycyjnych, może jakiś system zachęt do tego, aby jednak w tych średnich miastach były dodatkowe atuty dla przedsiębiorcy do tego, żeby lokował swoją centralę, swój oddział, swoje centrum badawczo-rozwojowe w takim mieście. Co więcej, w innym przypadku będziemy w bardzo trudnej sytuacji, bo spadająca liczba mieszkańców powoduje, że będziemy musieli, mając mniejsze środki do dyspozycji, zapewnić jakość usług nie na niższym, ale na coraz wyższym poziomie, więc to jedno z drugim się wyklucza, tak? Jeśli wpływy, dochody nasze własne będą maleć, nie będziemy w stanie utrzymać jakości usług na tym poziomie, więc to nie jest dobra przyszłość dla miast średnich, więc akurat cieszę się też, że dostałem zaproszenie na ten kongres i też mogę ten głos takiego wołania trochę o pomoc, tak, dla tych miast średnich przedstawić, bo pojawiły się jakieś, można powiedzieć, zaczątki rozmowy na temat wsparcia dla miast średnich, ale chyba brakło konsekwencji w tym zakresie. Natomiast no, rzeczywiście planowanie przestrzenne to jest podstawa i tak jak wspomniałem, od tego zaczęliśmy. Chcemy wskazać te tereny, które będą przygotowywane pod nowe branże. Nie chcemy ściągać każdego, tak? Więc dla nas też jest ważne to, że ten system zachęt lokalnych będziemy kierować dla takich, nie wiem, inteligentnych specjalizacji, którymi chcemy budować te nowe miejsca pracy. Także to chyba jest najistotniejsze. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję za tę pierwszą rundę. Oczywiście, jak się panowie domyślacie, w życiu moderatora nadchodzi taki przykry moment, kiedy trzeba przypomnieć o dyscyplinie czasu. Mamy jeszcze przed sobą jedną rundę. Chciałbym, żebyśmy porozmawiali o tych wątkach społecznych, ale tak ograniczając, inteligentnie dostosowując się do ograniczeń czasowych, czyli ograniczając wypowiedź powiedzmy do 2-3 minut, raczej do 2 nawet. Panie profesorze, zwracam się do pana profesora Borsy, bo tutaj kwestie przestrzeni pojawiały się kilkakrotnie w wypowiedziach również panów prezydentów. Przestrzeń na pewno jest tym, co najbardziej, co może nie najbardziej, ale mocno identyfikuje mieszkańców, integruje mieszkańców. Przestrzeń jest jakimś obiektem troski mieszkańców. Chciałbym zapytać o to, jak tworzyć taką inteligentną przestrzeń, przestrzeń, która właśnie będzie sprzyjała rozwojowi społecznemu, rozwojowi kapitału społecznego, zacieśnianiu relacji, wyzwalaniu takiej wiedzy, takiej inteligencji wspólnoty lokalnej. Bo sprzyja to skrótowej wypowiedzi, że właśnie w tym pytaniu jest częściowo zawarta odpowiedź. No, trzeba zacząć od tego, że co to jest miasto? Miasto to jest społeczność przede wszystkim i ta przestrzeń, czyli ta materia, w której ona żyje. I to nie jest jakieś nowe odkrycie, chociaż odkrywamy je na nowo właśnie w tej chwili, ale to jest taka prawda, która jest od kilku tysięcy lat w po łacinie, w starożytnym Rzymie. Słowem civitas określano zarówno społeczność, ta materia, to miejsce, którą ta społeczność zamieszkiwała, jak i trzecia rzecz, prawa, które rządziły tą społecznością, prawda? Że to jest ta wspólnota. I tak też jest, warto czasem zerknąć do źródeł naszej ustawy o samorządzie gminnym, że gmina to jest społeczność i terytorium. Ale w takim podejściu strategicznym, to w tej chwili odkrywamy na nowo, jeśli chodzi o przestrzeń, to też przechodzimy, mówi się często o pewnej zmianie paradygmatu. Tak jak podstawą gospodarowania przestrzeni były kwestie ekonomiczne, żeby działać sprawnie, żeby się te drogi transportowe, więzy kooperacyjne, żeby były sprawne i drożne, tak to doprowadziło do pewnego kryzysu środowiskowego, więc zaczęliśmy mówić o zrównoważonym rozwoju i tego typu kwestiach, to w tej chwili zaczynamy mówić o partycypacji społecznej. Jako takim paradygmacie, że właśnie bez tych mieszkańców to właśnie wiele się nie da zrobić. I sądzę, że to jest duże wyzwanie. Znaczy odpowiedź na pytanie, czy miasto jest dla mieszkańców, czy miasto jest po prostu mieszkańców, to są oni. I to też otwiera pewne dylematy w kwestii zarządzania miastem, ale też pewne nowe możliwości, na przykład gospodarcze, że oczekiwania przy awansie cywilizacyjnym, oczekiwania mieszkańców się zmieniają, w związku z tym one są coraz bardziej ambitne. Też jest oczekiwanie na to, żeby mieszkańcy się uczestniczyli w tym kształtowaniu miasta, ale to też otwiera, ponieważ ta przestrzenie dla takiego funkcjonowania mogło być kosztowne i może nie stać w miastach, więc też jest takie pole do właśnie w inteligentnym mieście, żeby angażować podmioty prywatne, żeby traktować na przykład mobilność jako usługę, która nie musi być świadczona wyłącznie przez władze publiczne, tylko może być prywatyzowana częściowo, wykorzystując nowoczesne technologie do tego, żeby to wszystko koordynować. W ogóle się mówi o tym, że przestrzeń może być traktowana jako usługa. Dziękuję bardzo. Mamy tutaj kwestię wspólnoty lokalnej koncentrowanej wokół przestrzeni, wokół różnych wartości tej przestrzeni. Chciałem zapytać pana profesora Mustera o to, czy jeżeli miasto potraktujemy jako pewnego rodzaju system, jako pewnego rodzaju zbiór jednostek, to czy możemy mówić, czy możemy kształtować inteligencję społeczności lokalnej, czy możemy tutaj zaproponować jakiś sposób budowania tej mądrości zbiorowej, tej inteligencji, która będzie przekładała się na rozwój społeczno-ekonomiczny miasta? Oczywiście, że tak, tylko do tego potrzebny jest odpowiedni kapitał ludzki, rozwój tego kapitału ludzkiego i tu jest bardzo dobrze, jeżeli chodzi o kompetencje, kwalifikacje generalnie, ale też rozwój odpowiedniego kapitału społecznego, czyli tej sieci wzajemnego zaufania, tej sieci partycypacji, tych więzi społecznych. Jeżeli chodzi o kwestię kapitału ludzkiego, szanowni państwo, aby miasto, smart city, inteligentne miasto było zrozumiałe dla wszystkich mieszkańców i żeby wszyscy mogli korzystać z pewnego dobrodziejstwa rozwoju technologicznego, do tego potrzebne są odpowiednie kompetencje cywilizacyjne, między innymi usieciowienie, czyli korzystanie z przestrzeni internetu.
mamy jednak też trochę osób starszych, szczególnie wiekiem, którzy nie są w sieci. I tutaj też jest pewne wyzwanie dla jednostek samorządowych, aby w jakiś sposób ich w tym wspierać. Mówimy o e-administracji, o e-urzędzie, niedługo będą e-wybory, e-zdrowie i tak dalej, a jest pewna część osób starszych wiekiem, no, które są wykluczone. Tu mamy do czynienia z taką cyfrową rozpadliną i to jest pewne wyzwanie, którym musimy się zająć. Jeżeli chodzi o kwestię kapitału społecznego, bardzo dużo dobrego zostało tutaj zrobione. Mamy znakomitych samorządowców, którzy uczestniczą w panelu. Panowie, szanowni, 20 lat temu z każdych 100 Polaków dorosłych jedynie 40 ufało jednostkom samorządowym. Teraz ten wskaźnik wynosi około 80. Potężny przyrost in plus w kontekście takiego zaufania. To jest między innymi związane także z budżetem partycypacyjnym i to jest kolejne wyzwanie. Aktywizujmy lokalne środowiska tymi budżetami, gdzie mieszkańcy kreują sami przestrzeń. Mówią o tym, gdzie są te bolączki i budują pewne projekty, to w jaki sposób wpływa na ten wzrost kapitału społecznego. To wpływa na to, że ludzie rozumieją miasto, rozumieją przestrzeń i identyfikują się ze swoją małą ojczyzną. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie profesorze. Te dane, które pan podał, są najlepszym świadectwem takiej dobrej pracy wykonywanej przez samorządy i to jest niezwykle optymistyczne. Myślę, że tutaj te wątki partycypacji wywołane przez panów profesorów znakomicie może rozwinąć pan prezydent Kuczera, ponieważ Rybnik kojarzy mi się już od wielu lat z miastem, które wielką wagę przykłada do tego, aby włączać mieszkańców w procesy decyzyjne, aby było to miasto realnie współzarządzane. Jak to wygląda w Rybniku, panie prezydencie? Ja to chciałem podziękować mojemu przedmówcy za sformułowanie, że miasto zrozumiałe dla swoich mieszkańców. Bo to jest chyba kluczowe w procesie partycypacji. Rozmowa o mieście tak naprawdę musi mieć też pewne podstawy wiedzy o tym mieście. Może króciutka anegdotka. Kiedyś, jak zostałem prezydentem 2014 na spotkaniu, już po wyborach oczywiście pytam się, co w waszej dzielnicy, państwa dzielnicy trzeba tutaj zmienić, waszym zdaniem. Odpowiedź była, no ale my na pana głosowaliśmy, nie? To pan wie lepiej. I właśnie to były starsze osoby, to warte podkreślenie, jakby to zaufanie do władzy publicznej gdzieś tam może wybrzmiało, ale myślę, że właśnie ta gotowość do rozmowy o mieście po dwóch stronach, to znaczy ten, który bierze odpowiedzialność jako prezydent, jako radny za miasto, ale z drugiej strony też odpowiedzialność za pomysły, które pojawiają się z drugiej strony. To jest bardzo ważne. Rybnik przeprowadził taką właśnie cykl warsztatów Rybnik 360 stopni. Rzecz bardzo dobra i bardzo twórcza. Z wielu perspektyw udało się popatrzeć na to miasto, skodyfikować pewne problemy i pokazać też, jaka powinna być strategia tego miasta w perspektywie kolejnej mniej więcej dekady. I to jest coś bardzo ważnego. Jeżeli chodzi o budżety obywatelskie, no dzisiaj mamy taki mały paradoks. Z jednej strony na poziomie ustawowym obowiązkowo w miastach na polach powiatu one funkcjonują, a z drugiej strony też zauważam, że następuje jakościowa poprawa tych pomysłów. To znaczy pojawiają się osoby, które rozumieją, że to nie może być chwilowa zachcianka, tylko ten element, który powinien w dłuższej perspektywie współtworzyć miasto i powinni też brać ci mieszkańcy odpowiedzialność za ten fragment czy inwestycji, czy procesów, wydarzeń, które w tym budżecie proponują. Głęboko wierzę w to, że ta rozmowa o mieście ma sens, aby lepiej rozumieć swoje miasto. Dziękuję bardzo. To jest taka kompetencja obywatelska, takie skłonienie mieszkańców do zainteresowania się w ogóle tym miastem, ale też dostarczenie szansy, żeby mieszkańcy mogli to miasto faktycznie zrozumieć. Bardzo dziękuję. Jeżeli jesteśmy przy tych kompetencjach, tutaj zwracam się do pana prezydenta Zilberta. Predykcja, wizja. W jaki sposób można, czy Jaworzno podejmuje takie próby długofalowego kształtowania kapitału ludzkiego, kształtowania i tych kompetencji cywilizacyjnych, i tych kompetencji obywatelskich, i tych kompetencji profesjonalnych? Odnosząc się do tego, co mówiłem wcześniej, że warto inwestować w przyszłość, planując ją bardzo mocno do przodu, postanowiliśmy, że zrobimy to bardzo mocno do przodu, zajmując się naszymi dziećmi. Ja się głęboko nie zgadzam z tym modelem edukacyjnym, jaki dzisiaj funkcjonuje w naszym kraju. Uważam, że ten model taki, który był budowany na potrzeby
przeniesienia ludzi ze wsi do miast, żeby potrafili obsługiwać maszyny. Z tego się on wywodzi. Dzisiaj jest anachroniczny i szkodliwy dla tych, którzy chodzą do szkoły. I moim marzeniem jest to, żeby ludzie, którzy wejdą w nowym pokoleniu w zawodowe życie, żeby się dobrze czuli w swojej skórze. Czyli żeby wykonywali pracę, która będzie ich powołaniem, zgodnie z ich kompetencjami, z ich profilem psychologicznym, z ich talentami, umiejętnościami, które nabędą w procesie edukacyjnym. Pewnie wielu pracodawców ma podobne spostrzeżenia, że dostają absolwentów szkół i uczą ich pracować. Absolwenci szkół nie potrafią wykonywać zawodu, którego się w szkołach uczyli i muszą się przystosować. Rozmawiam z przedsiębiorcami i często spotykam się z taką opinią, z takim zdaniem, że dla nich dyplom uczelni szkoły dzisiaj nie ma żadnego znaczenia, jeżeli chodzi o potrzebę zatrudniania ludzi. Dla nich największe znaczenie ma to, na ile ci nowi pracownicy są gotowi do tego, żeby się błyskawicznie przystosować do potrzeb funkcjonowania firmy, co są w stanie w tę firmę wnieść, na ile są samodzielni, na ile kreatywni i na ile spełniają oczekiwania tego pracodawcy. I teraz zaczęliśmy od maluchów, od przedszkolaków. Badamy ich predyspozycje, profile psychologiczne, współpracujemy z rodzicami, nauczycielami. Wprzęgliśmy w to kilka tysięcy ludzi po to, żeby w tym procesie edukacyjnym zaciekawić tych młodych ludzi światem, rozwinąć ich talenty, rozwinąć ich predyspozycje, tak żeby w takim układzie kiedyś odnosić sukcesy, korzystając z ich dorobku, który my im zaproponujemy, który my im damy. Dziękuję bardzo. Elastyczność, zdolność dostosowania się właśnie do tego rynku pracy bardzo dynamicznego, o którym pan profesor Muster mówił, do tego rynku pracy, co do którego potrzeb tych jakościowych, tych kwalifikacyjnych nawet nie jesteśmy wiele w stanie powiedzieć, prawda? Więc tutaj dostarczenie tej umiejętności elastycznego reagowania jest niezwykle, niezwykle ważne. Bardzo dziękuję. Panie burmistrzu Chrzanów, miasto średniej wielkości, miasto, które ma swoje oczywiście problemy, o których pan powiedział, ale miasto, które na pewno ma też swego rodzaju atut. Mniejsza społeczność lokalna zapewne jest bardziej jakoś zintegrowana, scementowana, te relacje międzyludzkie są silniejsze. Chrzanów posługuje się takim hasłem promocyjnym, ja to Chrzanów. Trochę żartobliwym, ale też zwracającym uwagę na to upodmiotowienie mieszkańców, zwracającym uwagę na to, że to mieszkańcy są Chrzanowem, bo nie odczytuję tego tak jak Ludwik XIV mówił państwu, to ja. Raczej odnosi się to do społeczności lokalnej, jak sądzę. W jaki sposób można wzmacniać te więzi społeczne właśnie na rzecz tego inteligentnego rozwoju miasta? I poprosiłbym o pozostawienie mi dosłownie 40 sekund na koniec. Tak, to jest bardzo ważne. Uważam, że w ogóle zaufanie to jest taka waluta przyszłości, więc chcemy to zaufanie pomiędzy mieszkańcami, urzędem, naszymi jednostkami, przedsiębiorcami i organizacjami pozarządowymi budować i cementować. Wiele różnych akcji temu służy. Powołaliśmy takie miejsce aktywności mieszkańców. To jest taki stacjonarny punkt w samym centrum miasta, w którym zatrudniamy animatorów, których zadaniem jest właśnie zachęcanie ludzi do aktywności, pomaganie im, nie wiem, w zbudowaniu stowarzyszenia, w napisaniu projektu, choćby do budżetu obywatelskiego i tak dalej. Ci animatorzy też organizują różnego rodzaju wydarzenia, chociażby pikniki sąsiedzkie, po to, żeby mieszkańcy danego osiedla mogli się w ogóle poznać ze sobą. Ostatnio w weekend mieliśmy taki piknik na jednym z osiedli. To jest przykład działań, które już są realizowane. Kolejne, które przygotowujemy, to jest taka dość innowacyjna aplikacja, która ma połączyć wszystkich mieszkańców, ale także przedsiębiorców, organizacje pozarządowe i wszystkie nasze jednostki. To jest połączenie komunikatora, portalu społecznościowego, nawet sklepu internetowego. Tam też przedsiębiorcy będą mogli w prosty sposób, bardzo klikając kilka razy, otworzyć swoją stronę internetową, rozpocząć jakąś sprzedaż, czy nawet osoba fizyczna tak może będzie mogła rozpocząć jakąś sprzedaż tej lokalnej społeczności.
To wszystko też wynika z tego kryzysu, który mieliśmy. Chcemy w ten sposób też budować swoją odporność. Było widać, że w czasie COVID-u mieszkańcy sami się do nas zgłaszali, tak na przykład młodzi ludzie, jak mogą pomóc, seniorom w dostarczaniu na przykład zakupów, wyprowadzaniu psa. To pokazało, że takie trudne czasy mobilizują nas do tego, że chcemy dać więcej z siebie innym i ta aplikacja, którą teraz budujemy, właśnie ma pomóc temu, ma pomóc zbudować tą lokalną wspólnotę, wzajemne zaufanie pomiędzy wszystkimi grupami interesariuszy. Co więcej, też ma dać taką szansę na to, żebyśmy mogli tutaj kiedyś na jej podstawie zbudować jakąś lokalną walutę, bo też chciałbym, żeby ten kapitał, który jest wypracowywany, był wydawany u nas w Chrzanowie, tak, żeby, nie wiem, korzystać z usług lokalnych przedsiębiorców, sklepów, restauracji, kawiarni, także też chcemy pójść nieco w tym kierunku. No i właśnie to wszystko ma budować tą lokalną wspólnotę, poczucie więzi, chęć do współpracy, co daje miastu, co głęboko wierzę, odporność na różnego rodzaju kryzysy, których nawet dzisiaj nie jesteśmy w stanie przewidzieć. Dziękuję bardzo. To znamienne, te przykłady, o których pan burmistrz powiedział, bo to nie są rzeczy, które są bardzo złożone, jeżeli chodzi o te działania społeczności lokalnej. To bardzo często są proste aktywności, które właśnie integrują ludzi i pozwalają odpowiedzieć na te problemy, z którymi ci ludzie się na co dzień borykają. Szanowni Państwo, z tych wypowiedzi, które tutaj słyszeliśmy, wyłania się taki bardzo złożony obraz inteligencji miejskiej, bo panowie bardzo mocno podkreślaliście, bardzo mocno akcentowaliście współzależność pomiędzy różnymi sferami rozwoju lokalnego. Kiedy mówimy o przestrzeni, ona jest przeniknięta aktywnościami biznesowymi, aktywnościami społecznymi. Kiedy mówimy o rynku pracy, to są kwestie zarówno biznesowe, kwestie społeczne, kwestie właśnie długofalowego planowania rozwoju. Inteligencja strategiczna to też, tak jak tutaj pan burmistrz zauważył, to jest ta odporność, tworzenie odporności. Między innymi właśnie ten kontekst covidowy pokazał, że nie jesteśmy do końca odporni na tego typu sytuacje, że nasze przestrzenie publiczne nie były przygotowane. Może były, może nie były. W każdym bądź razie decyzje były takie, że te przestrzenie publiczne zostały wyłączone z funkcjonowania, a poprzez to miasta przez pewien czas po prostu nie żyły, nie pełniły swoich funkcji miejskich. Również z tego, o czym panowie mówiliście, wyłania się bardzo silne znaczenie tego przywództwa strategicznego, czegoś, co jest związane właśnie z taką odwagą strategiczną, bo z jednej strony inteligencja, rozumienie procesów, interpretacja tych procesów, ale z drugiej strony właśnie też taka odwaga w wytyczeniu pewnych szlaków, w budowaniu pozycji liderskiej w pewnej grupie miast, w pewnym swoim otoczeniu, tak jak tutaj Państwo podkreślaliście te sytuacje. Myślę też, że to zagadnienie inteligencji strategicznej, ono będzie nabierało coraz silniejszego znaczenia, bo tak jak panowie mówiliście, to jest kwestia nie tylko inteligencji menedżera lokalnego, ale to jest kwestia też takiej mądrości w czerpaniu z tego, co wiedzą o mieście mieszkańcy, co mieszkańcy potrafią wnieść jako pewną wizję, jako elementy tej wizji do przyszłości miasta. I myślę, że już te sytuacje, o których pan prezydent Kuczera mówił, takiego scedowania tej przyszłości, tej wizji przyszłości na prezydenta, one będą coraz mniej obecne, bo ta świadomość obywatelska ciągle wzrasta. No a tak kończąc to spotkanie, bo 40 parę sekund nam pozostało, myślę, że rozmowa była bardzo interesująca, bardzo żałuję, że tak krótka i że musiałem niestety pilnować tej nieszczęsnej dyscypliny czasowej. Jeden z dziennikarzy, pisarzy, satyryków amerykańskich powiedział, że inteligencja to choroba umysłowa, na szczęście mało rozpowszechniona. Myślę, że panowie zadaliście kłam temu twierdzeniu i że akurat to nasze spotkanie było spotkaniem obfitującym w wiele bardzo ciekawych refleksji, bardzo ciekawych pomysłów. Bardzo dziękuję za udział.